Zadanie, jakie za chwilę rozwiążemy, brzmi: z roztworu wyizolowano 513 000 gram pewnego związku składającego się tylko i wyłącznie z węgla, wodoru i tlenu. Związek ten poddano spalaniu całkowitemu, w wyniku czego powstało 501 000 gram dwutlenku węgla i 103 000 gramy wody. Jaki jest wzór empiryczny związku, jaki uległ reakcji spalania całkowitego? Zacznijmy od wypisania danych. Masa wyizolowanego związku składającego się tylko z węgla, wodoru i tlenu wynosi 0,513 g. Przy symbolach kolejnych atomów zapiszmy X, Y i Z, bo nie wiemy, z iloma atomami mamy do czynienia w jednej cząsteczce związku. Masa naszego poszukiwanego związku to 0,513 g. Po całkowitym spaleniu wyizolowanego związku powstało 0,501 g dwutlenku węgla i 0,103 g wody. Szukamy wzoru empirycznego związku, czyli chcemy poznać, jaki jest najmniejszy stosunek moli atomów w tym związku. Stosunek ten musi być wyrażony za pomocą liczb całkowitych. Zapiszmy ogólne poglądowe równanie opisujące reakcję spalania całkowitego, czyli takiego spalania, w którym używamy wystarczająco dużo tlenu, aby mógł powstać dwutlenek węgla, a nie na przykład czad czy sadza. Pewien związek ma x atomów węgla, y atomów wodoru i z atomów tlenu. Spalamy go w nadmiarowej ilości tlenu. Skoro w nadmiarowej, to nie obchodzi nas, ile dokładnie tlenu użyliśmy. Reakcja ta zachodzi w momencie, kiedy mieszaninę reakcyjną podgrzejemy. Dlatego też nad strzałką zaznaczmy dużą literę T. T jak temperatura. W wyniku reakcji powstaje dwutlenek węgla, X moli dwutlenku węgla. Czemu X? Zobacz. Tu i tu mamy węgiel, więc skoro tu mamy X atomów, to i tutaj musimy mieć X atomów węgla. Dodatkowo powstaje też woda. Dokładnie Y drugich moli wody. W analizowanym związku mamy Y moli wodoru. W jednej cząsteczce wody znajduje się już 2 mole wodoru. Także musimy mieć tych cząsteczek wody 2 razy mniej niż wodoru w związku, którego wzoru empirycznego poszukujemy. To 2 później można skrócić z tą dwójką, w wyniku czego po stronie produktów dostaniemy Y moli wodoru, czyli tyle moli, ile mamy po stronie substratów. Ten przykład ponownie pokazuje nam, jak ważne jest, aby poprawnie zapisać równanie reakcji chemicznej. Kiedy dobrze skonstruowaliśmy równanie, to już praktycznie pokonaliśmy połowę drogi do rozwiązania zadania. Zgodnie z prawem zachowania masy, ilość powstałych produktów musi być równa ilości zużytych substratów. Więc aby dowiedzieć się, ile węgla, wodoru i tlenu mamy tu, to musimy się dowiedzieć, ile tych elementów mamy tutaj. Zacznijmy od wyznaczenia liczby moli węgla znajdujących się po stronie produktów. Zobacz, cały węgiel po tej stronie jest zawarty w dwutlenku węgla. W jednym molu cząsteczek dwutlenku węgla znajduje się 1 mol atomów węgla. Wiemy dokładnie, ile dwutlenku węgla powstało w wyniku reakcji spalania całkowitego. W takim razie, kiedy obliczymy, z iloma molami dwutlenku węgla mamy do czynienia, to będziemy wiedzieć, ile moli węgla powstało w reakcji. A co za tym idzie, ile moli węgla zostało wzięte do reakcji, czyli znajdowało się w związku, którego wzoru empirycznego poszukujemy. Powstało 501 000 gram dwutlenku węgla i 103 000 gramy wody. Rozwiązanie tego zadania będzie bardzo podobne do tego, jakie przedstawiłam Ci w poprzednim nagraniu. Chcemy poznać wzór empiryczny naszego związku. Musimy dowiedzieć się, jaki jest najmniejszy stosunek molowy wyrażony w liczbach całkowitych. Stosunek ilości atomów węgla X do atomów wodoru Y do atomów tlenu Z. Mamy nieco ponad pół grama dwutlenku węgla. Do wyliczenia ilości moli dwutlenku węgla znajdującej się w takiej masie związku skorzystajmy ze wzoru N, czyli ilość moli, równe jest M, czyli masa, podzielone przez duże M, czyli masa molowa. Masę naszego związku znamy, natomiast masę molową możemy szybko wyznaczyć. W tym celu sięgamy po układ okresowy i odczytujemy masy atomowe poszczególnych komponentów dwutlenku węgla. Jeśli oglądałeś poprzednie nagrania, to pewnie już pamiętasz, jakie są te masy. Ale zerknijmy sobie ponownie. Masa molowa atomu węgla to 12 g na mol, a masa molowa atomu tlenu to 16 g na mol. Zatem masa molowa dwutlenku węgla równa jest sumie mas molowych węgla i dwóch mas molowych tlenu. 12 plus 2 razy 16 daje nam 44 g na mol. Teraz wyznaczmy ilość moli dwutlenku węgla, jaka powstała w wyniku zajścia reakcji. 0,501 g dzielone na 44 g na mol, tutaj gramy sobie skróćmy, otrzymujemy, może sięgnę po kalkulator, żeby nie popełnić żadnego błędu, 0,501 podzielić na 44 daje nam w przybliżeniu 0,0114 moli dwutlenku węgla. W jednym molu cząsteczek dwutlenku węgla znajduje się 1 mol atomów węgla, więc skoro mamy tyle moli cząsteczek dwutlenku węgla, to i tyle samo moli atomów węgla. Więc ilość moli atomów węgla wynosi 0,0114 moli. Teraz przejdźmy do określenia, ile moli wodoru nam powstało. Zobacz, po stronie substratów wodór znajduje się tylko w naszym nieznanym związku. Do spalenia używaliśmy tlen w postaci cząsteczkowej. To dzięki niemu i podwyższonej temperaturze spalanie w ogóle miało miejsce. Największy problem z określeniem ilości poszczególnych moli w naszym związku będziemy mieć właśnie z tlenem. Dlaczego? Zobacz, tlen mamy zarówno tu i tu, a wodór i węgiel znajduje się tylko tu, tylko w naszym nieznanym, tajemniczym związku. Na razie wróćmy do wyznaczenia ilości moli wodoru. Wodór znajduje się w wodzie, jaka powstała. W jednym molu cząsteczek wody mamy 2 mole atomów wodoru. Proponuję w celu określenia, ile mamy tutaj moli wody, ponownie skorzystać ze wzoru. N równa jest małe m przez duże M. Oczywiście możesz to rozwiązać tak, jak to robiliśmy w poprzednim zadaniu, czyli za pomocą proporcji. Masa wody, jaka powstała w wyniku reakcji, to 0,103 g. Masę molową wody musimy sobie wyznaczyć. Jeśli nie pamiętasz, jaka jest masa molowa wodoru, to nic się nie dzieje. Sięgamy po naszą chemiczną ściągę, czyli po układ okresowy pierwiastków. Masa atomowa wodoru to 1 unit, zatem masa molowa to 1 g na mol. Masę tlenu już sprawdzaliśmy. Jego masa molowa wynosi 16 g na mol. Masa molowa wody to 2 razy masa molowa wodoru dodać masa molowa tlenu, co w sumie daje nam 18 g na mol. Więc ilość moli wody możemy obliczyć poprzez podzielenie 0,103 g przez 18 g na mol. Użyjmy teraz kalkulatora i sobie wyliczmy dokładnie, jaką mamy ilość moli wody w naszej mieszaninie poreakcyjnej. Wychodzi na to, że mamy 0,00572 moli wody. W jednym molu cząsteczek wody znajduje się 2 mole atomów wodoru, czyli w takiej ilości moli wody będziemy mieć 2 razy więcej moli atomów wodoru. W takiej ilości moli wody mamy 0,0114 moli wodoru. Teraz zastanówmy się, ile mamy moli tlenu w naszym związku, którego wzoru empirycznego poszukujemy. To już nie jest takie trywialne zadanie. Nie możemy wyliczyć z prawa zachowania masy, ile mamy tutaj moli tlenu. Zobacz, tlen, który powstał, czyli tlen, jaki znajduje się w wodzie i dwutlenku węgla, pochodzi zarówno z tego nieznanego związku, jak i z tlenu, który wzięliśmy do reakcji. Ale wyliczyliśmy już, ile moli wodoru i węgla nam powstało. Dodatkowo wiemy, jaką masę miał nasz związek. Przypomnę, że masa ta wynosi 0,513 g. Skoro znasz już ilość moli 2 spośród 3 elementów, to możesz teraz te mole zamienić na masę tych elementów, a następnie od masy całkowitej związku odjąć masę węgla i wodoru, jaki wchodzi w skład tych nieco ponad pół grama związku. A różnica między masą węgla i wodoru a masą całkowitą związku to będzie masa tlenu. Kiedy już poznamy masę tlenu, to bez problemu zamienimy ją na ilość moli tlenu. Co nie? Dobrze, zaczynajmy. Najpierw zastanówmy się, jaka jest masa węgla, który znajduje się w nieco ponad pół grama związku. 1 mol węgla ma masę 12 g. Zatem 0,0114 mol węgla będzie mieć jakąś masę, dajmy na to masę A. A równe jest 0,0114 razy 12 dzielone przez 1. co daje nam 0,1368 g. Teraz przejdźmy do wodoru. 1 mol wodoru ma masę 1 g. 0,0114 mol wodoru będzie miało jakąś masę B. B wynosi więc 0,0114 g. W tym momencie, aby wyliczyć masę tlenu znajdującego się w naszym związku, nie pozostaje nic innego jak sumować te dwie masy i odjąć od masy całkowitej związku. Masa tlenu wynosi więc masa całkowita związku odjąć suma mas węgla i masy wodoru, czyli 0,513 odjąć, otwieramy sobie nawias, 0,1368 dodać 0,0114, zamykamy nawias. Wychodzi nam na to, że masa tlenu wynosi 0,365 g. W naszym związku znajduje się 0,365 g tlenu. Teraz, aby wyznaczyć stosunek moli węgla do moli wodoru do moli tlenu, musimy masę tlenu przekształcić na mole tlenu. Ilość mol tlenu wynosi masa tlenu dzielona przez masa molowa tlenu. 0,365 g podzielić na 16 g na mol. Wychodzi na to, że mamy 0,0228 mol atomów tlenu w naszym badanym związku. Stosunek moli węgla do wodoru do tlenu w związku wynosi x do y do z równa się 0,0114 do 0,0114 do 0,0228. Nie możemy tego zostawić w takiej formie. Nie możemy mieć ułamków. Musimy znaleźć jakieś najmniejsze liczby całkowite, które odwzorują ten stosunek. Teraz wystarczy podzielić te wszystkie liczby przez najmniejszą z nich. I wtedy, o zobacz, tak naprawdę trafił nam się prosty przypadek. Ta liczba jest 2 razy większa od tych dwóch. Więc stosunek molowy węgla do wodoru do tlenu wynosi x do y do z, czyli 1 do 1 do 2. Wzór empiryczny związku wziętego do reakcji spalania całkowitego to CHO2. Ten wzór mówi nam, że na każdy mol węgla przypada nam 1 mol wodoru i 2 mole tlenu. Pamiętaj, że we wzorze rzeczywistym możesz mieć tak naprawdę inną ilość moli węgla, wodoru i tlenu, ale ich stosunek 1 do 1 do 2 zawsze musi być zachowany. Oczywiście nie ma związku o wzorze CHO2. To jest tylko wzór empiryczny, ale istnieje związek o wzorze COOH 2 razy wzięte. Kiedy mówimy 2 razy wzięte, całość bierzemy w nawias i po nawiasie wpisujemy 2 razy wzięte, czyli 2. I to jest najprostszy wzór rzeczywisty dla tego z wzoru empirycznego. Zobacz, tutaj stosunek moli atomów węgla, wodoru do tlenu wynosi 1 do 1 do 2, czyli jest on zgodny z tym przedstawionym we wzorze empirycznym.